Jeżeli brakuje wam tego, żeby todlery były prawdziwymi todlerami miały na przykład łóżeczko, jak widzicie zresztą tutaj, na przykład też trampoliny dla dzieci. Proszę bardzo, można sobie skakać, jak widzicie. Piniaty dla dzieci. Tuneliku dla bobasków takiego ciekawego, słodkiego. Konika na biegunach. No w ogóle, jeżeli brakuje wam jakichkolwiek rzeczy dla dzieci, to ta paczka jest totalnie dla was i zapraszam Was do oglądania. I witam was wszystkich bardzo gorąco, raz serdecznie kosmosy i strony. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam paczkę modów, raczej kilka modów, które tak naprawdę dają naszym dzieciom, małym dzieciom w Simsach 4 więcej życia, ponieważ tak naprawdę małe dzieci od ich wyjścia w 2017 roku nie dostały żadnej zabawki, nic takiego szczególnego. Więc ja dzisiaj chciałbym wam. Pokazać kilka modów, po prostu które zmieniają ich życie w po prostu takie ciekawsze życie, i to jest dla mnie sztosem twalnym. Mamy tutaj konik na biegunach, który widzieliście przed chwilą. Mamy nawet grę w kosza dla takiego małego dziecka, więc po prostu e, tak zwany raj i animacje tych rzeczy są po prostu świetne. Ja uważam, że e, po prostu tak jakby je EA totalnie zrobiło. No może jedynie są troszkę wolniejsze, ale i tak według mnie są naprawdę one bardzo dużym sztosem i tych obiektów jest serio dużo. Jak widzieliście tutaj, e, mieliśmy Piniatę, to jest akurat. Rzecz. dla dzieci. Małe dzieci nie mogą się nią bawić, ale można słuchajcie bawić piniatą. To jest na przykład świetna zabawa, nie wiem, na urodziny dla dzieci, coś takiego. Wydaje mi się, że to jest mega, mega cool. Mieliśmy tutaj trampolinę. Z rzeczy, które mamy jeszcze w domu, mamy tutaj ten tunel, przez który dziecko może sobie przechodzić, także dajmy jej tutaj możliwość wejścia. naprawdę, zajęcia się dla dzieci tutaj jest bardzo dużo takich zajęć właśnie. Proszę bardzo, można się tutaj bawić właśnie w takim tuneliku. Jak zresztą widzicie, można było skakać na trampolinie u góry. Mam rzecz, która mnie najbardziej zasadniczo ciekawi, która według mnie najbardziej zaciekawi was. Ale jeszcze nie przechodzimy do tego. Mamy słuchajcie leżankę, na której małe dziecko może sobie spać, wejść sobie ładnie pod kołderkę, zobaczcie i sobie leżeć na podłodze i zobaczcie, jak fajnie sobie zasypia. No ja nie mogę totalnie. Mega super, to jest słodkie, no bo czasem takie jest po prostu, że dziecko się kładzie na podłodze i tylko w łóżeczku czy coś, na przykład, nie wiem, gdzieś w salonie, bo ma swój pakuj u góry, więc no nie dajemy, wiecie, wszędzie dla dziecka po prostu łóżeczkę, tylko ono sobie śpi, na przykład, tak w salonie turystycznie. Fajnie. Tutaj mamy, słuchajcie, taki tunel samochodowy, gdzie można się bawić samochodami, to też jest mega spoko, zobaczcie i ten samochodzik zjeżdża więc jakby ja jestem w szoku totalnym i super, że tak to działa i kolejna właśnie jest to rzecz dla zabawy i następnie właśnie przejdziemy do tych rzeczy, które mnie najbardziej tutaj ciekawią, czyli łóżeczko ja ogólnie nie byłem fanem tego że w Simsach cztery łóżeczka dla toddlerów wyglądają tak jak wyglądają i w końcu właśnie twórczyni tutaj tych modyfikacji wszystkich, bo to są modyfikacje, słuchajcie stworzyła łóżeczko z po prostu działającą funkcjonalną animacją, które wygląda podobnie do tych. O, wybaczcie, make-up tej małej dziewczynki, nie ustawia mi po prostu tego stroju. Które wygląda po prostu e, tak samo jak w Simsach 3. I można sobie spać. O co ona robi? Patrzcie, będzie płakała, że chce wyjść. Smutno jesteś, bo chcesz wyjść? O, ale super, jest ta animacja, tego nawet nie widziałem. Nie, idź sobie spać. Możesz spać, śpi. Wiemy, że nawet jest, słuchajcie, możliwość z tego czytem żeby ona wyskoczyła z tego łyżka. Także to jest naprawdę świetna opcja, którą my tutaj mamy. Ale tego jest wszystkiego jeszcze dużo więcej, bo mam tu jeszcze wokół pięć obiektów, chyba, które. O, jak słodko ona śpi, zobaczcie, no naprawdę. Oprócz tego, że jest małym, słuchajcie, Halloweenowym potworkiem. To naprawdę bardzo słodko ona śpi, dobra, ale wiecie, co? Nie chcemy już, żeby ona spała. To, co zrobiłem teraz, to jest. Modyfikację UI czy extension możecie sobie wejść na mój odcinek z moich modów, bez których nie zagram, i tam jest do niej link. Dobra, także podnieśmy, obudźmy naszą Didię i podnieśmy ją, i pokażę Wam jeszcze resztę rzeczy. Okej, okay, niech ja ją tylko przebiorę. Następnie mamy Playdo i możemy się bawić. Playdo jest dosyć rzeczą popularną. Graliście w Playdo? Ja tak, także zobaczcie, ma taką rzecz. Jest to na bazie animacji tej takiej kulki, gliny czy czegoś i można sobie słuchać tworzyć różne rzeczy. Proszę bardzo, tak to wygląda. Według mnie mega spoko O i stworzyła sobie biedronkę słodkie. Dalej mamy taki fotel bujany, coś w tym stylu i tak on wygląda, proszę bardzo, że się na nim buja. Ona jak widzicie ja pierdzielę, jak to jest cudowne. Jestem po prostu w szoku, jak można stworzyć takie dobre animacje i jak bardzo można po prostu zmienić dzieci w Simsach 4. Jakby wasze dzieci tego potrzebują i wiem, że wy tego potrzebujecie, ale to nadal nie jest koniec, także przejdźmy sobie od tego. Dalej mamy, słuchajcie, telefonik, gdzie możemy sobie dzwonić z naszą małą simką i oczywiście bawić się w telefon z naszą córeczką. Więc mamy kolejną rozgrywkę rodzinną. Także dla mnie spoko. Wiesz co? O, twa mama musiała podejść do ciebie i to zrobi. Nie. Dobra, możemy ja nie musisz to anulować i wtedy będziemy mogli się bawić z nią. Co prawda, nie za to tak fajnie, jak ja bym chciał, żeby ona się tym telefonem z nią bawiła, tylko ona jakby będzie, że ona do niej dzwoni, ona odbiera telefon. Widzicie? O, właśnie w ten sposób to wygląda, ale też jakby w, pewien, w pewnym sensie słodkie. Także mi to się, słuchajcie, mega podoba. Dobra, kolejna rzecz, do której przejdziemy, to będzie taka clown w pudełku, taka pozytywka trochę można powiedzieć, coś w tym stylu, tak się chyba tak nazywa. Czyli kolejna rzecz, e, którą właśnie nasze dziecko może się bawić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Proszę bardzo. Jaka słodka muzyczka, słyszycie to? Ciekawe, jak ten klaun wyjdzie. O, proszę bardzo. To jest, ja się ogólnie, nie wiem, mam taki trochę strach przed klaunami. Także to jest kolejna rzecz. I ostatnia rzecz, jedna z moich ulubionych to jest, słuchajcie, zabawa w make-up. Wiecie, często się dzieje tak, że już od młodości bawimy się rzeczami dorosłych i to jest właśnie taki zestawik make-upowy dla dzieci. I co mi się najbardziej podoba tutaj to to, że to dziecko faktycznie sobie ten make-up w pewien sposób nakłada i zaraz zobaczycie, jak ona będzie wyglądać. Zobaczcie. I to jest tak realistyczne bo przecież dziecko by się tak właśnie umalowało, prawda? I mi się po prostu mega podoba, że taka opcja dochodzi do simsów, ale co jest jeszcze fajniejsze, to to, że możemy dać make-up i na przykład bawić się z mamą i właśnie zrobić jej make-up, co po prostu uwielbiam. Rozgrywka rodziny to jest po prostu totalnie mój simsowy faworyt. Także tak to wygląda. Patrzcie, ta animacja. No nie mogę. Coś, coś, coś świetnego. I patrzcie, nawet pazury jej robi. Heh. I będzie miała... No, także tak to, słuchajcie, wygląda w ten sposób. I tych obiektów jest tak naprawdę tyle. Ale słuchajcie, nie jest to taka, można powiedzieć, paczka. Ach, zapomniałbym. Tutaj jest jeszcze kuchenka, przy której można gotować i. Bawić się to też jest bardzo ważne, ponieważ również w młodości takimi rzeczami się bawiliśmy. Mam nadzieję, że nie pominę żadnego obiektu, ale bardzo może być tak, że po prostu gdzieś go położyłem i teraz go nie zauważyłem. W każdym razie nie jest to tak, że jest to jedna zwarta paczka, natomiast wszystkie te mody są za darmo i pokażę Wam też, jak je pobrać, bo wiem, że niektórym z Was sprawia po prostu pobieranie modów z Patronite'a, albo patrona po prostu dosyć sporo problemów, więc chciałbym Wam pokazać, żeby udowodnić Wam, bo zawsze mówicie, nie, to z patrona, więc to płatne. Nie słuchajcie, to jest wszystko darmowe i taką paczkę, możecie sobie sami skąpić i mieć po prostu nowe życie dla waszych dzieci o jeszcze to jest, boże, to jest zabawa w sklep proszę bardzo, także można również bawić się w sklep, no jest tego naprawdę multum na tej stronie ja w ogóle nie wybrałem wszystkiego, jest tego jeszcze jeszcze więcej, Zobaczcie, możemy sobie na przykład donata e, zakupić od niej, więc jest to słodkie bardzo, tak daleko? chodź tu, podejdź i tego donata jej, albo nie wiem, hamburgera sobie zamów, o okej, okay, podejdzie, dzień dobry, mogę hamburgera hello, i? jest ten hamburger? gdzie jest? może dopiero teraz pogada z nią, o, proszę, jest Taki zabawkowy. Nie, nie mogę. Słodki, widzicie? Mega piękne. Także tak to wygląda. I mówię, tych obiektów, ja mogłem je tu pogubić. E, naprawdę, nawet mamy jeżdżenie na rowerze dla dzieciaczka, więc ja wam to wszystko po prostu pokażę. I jak wejdziecie sobie w link, który podałem na dole w opisie, pojawi się takie coś. I jak e, już pani widzicie tutaj, o trzeba coś płacić. Nie, to jest słuchajcie, nieprawda. Jak wejdziecie sobie tutaj na dół, e, to macie właśnie na przykład, proszę bardzo, pierwszą rzecz, którą możecie sobie pobrać, czyli to, żeby wyłączyć podnoszenie dzieci z krzesełka, kiedy jedzą, bo czasem po prostu podchodzą simowie yy, i chcą oni wyjąć dziecko z krzesełka, kiedy ono jeszcze nie zjadło, więc to jest bardzo przydatna rzecz. Kolejne rzeczy, tutaj jak sobie klikniecie w te rzeczy, to wszystko pobierzecie. Macie, jak widzicie, to łóżko, kołyskę, do tego macie ten tor samochodowy, food trucka i Playdo. I Jak sobie jeszcze dalej, niektóre posty, jak widzicie, są za 3 na przykład dolary, ale zjeżdżajcie sobie niżej albo klikniecie sobie See all posts, to możecie sobie, wejść tutaj w download, jak widzicie i macie wszystkie darmowe rzeczy do pobrania. Następnie mamy piniatę i tego klauna w pudełku, tą właśnie pozytywkę. Tutaj mamy tunel i e, właśnie akcja do make-upu. Pamiętacie klikać sobie w to i to się pobiera, wkleić sobie to do waszego folderu mods w Simsach i to jest tak naprawdę tyle. Tutaj macie telefon, leżanka i leżanka, koszykówka, konik na biegunach, wszystko. Trampolina jest z tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Więc zachęcam was, ta paczka modów, którą tutaj sobie pobierzecie, naprawdę da wam dużo zabawy dla waszych dzieci. Mam nadzieję, że wam się spodoba to co wam pokazałem. Zachęcam oczywiście do pobrania, wszystko jak widzicie jest darmowe, możecie sobie pobrać na spokojnie. Więc mam no, nadzieję, że ten film wam się spodobał i że sobie skorzystacie. Ja uważam, że te mody to są must have'y po prostu, jeżeli chodzi o małe dzieci i dzieci w Simsach bo dodają niesamowitą ilość rozgrywki. Także już ja dziękuję wam oczywiście bardzo oglądanie, moi kochani. Widzimy się w kolejnym. komnatach, że niestety się spadł. Do następnego zobaczenia i cześć.